Nie uczniostwo, a wiara w Jezusa Chrystusa jest warunkiem otrzymania zbawienia. John MacArthur w swojej książce Ewangelia według Jezusa mówi, że jeśli ludzie naprawdę zrozumieli, co oznaczają greckie słowa doulos oraz kurios, to nigdy nie przyszłoby im do głowy nic innego jak tylko Lordship Salvation. Do czego tutaj, mówiąc najprościej, John próbuje tutaj wszystkich przekonać, to idea, że jeżeli doulos oznacza niewolnika, a kurios pana i władcę, to innymi słowy bycie wierzącym w Jezusa Chrystusa oznacza, że poddałeś się Jemu jako panu i władcy, że ugiąłeś się przed Nim jako Jego niewolnik, że obiecałeś i oddałeś się Jemu jako niewolnik przez resztę swojego życia. Problem tego poglądu polega na tym, że słowem używanym przez Pisma Święte jest słowo wiara. Ten, kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Lewi Sperry-Czafer powiedział kiedyś słynne słowa, że w Biblii jest ponad 150 wersetów mówiących wyraźnie, że ten, kto uwierzył w Niego, jest usprawiedliwiony. Ten, kto wierzy w Niego, ma już życie wieczne. Tak więc ta idea, że mamy w jakiś sposób poddać się Jemu jako Jego niewolnicy, jest błędna. Jego błąd polega również na tym, że jak przedstawia on niewolnika. Według niego bycie niewolnikiem Jezusa jest nieprzyjemne, natomiast tak naprawdę bycie niewolnikiem Jezusa jest czymś dobrym. Jest on królem królów i panem panów. Jest to swego rodzaju nauczanie, iż przebywanie w gabinecie prezydenckim jest złe, bynajmniej jeżeli jesteś sekretarzem stanu, sekretarzem obrony czy sekretarzem majątku narodowego, są to zaszczytne pozycje. Jeżeli jesteś wiceprezydentem, jest to zaszczytna pozycja. Tak więc jeżeli jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa, to posiadamy zaszczytną pozycję, ale to jest kwestia uczniostwa, a nie w rzeczywistości kwestia usprawiedliwienia. Pierwszy rozdział jego książki nosi tytuł Co Jezus miał na myśli, kiedy mówi naśladuj mnie. Tak więc główny punkt, do którego zmierza John, to naśladowanie Jezusa jako warunek do otrzymania życia wiecznego. Jest to absolutnie nieprawdą. Jest to pozycja romanizmu, pozycja rzymskiego katolicyzmu. Według Pism Świętych jedynym warunkiem otrzymania życia wiecznego jest wiara w Jezusa.